I cześć, witam w kolejnym odcinku. Jestem Śpiegol i znowu będę oprowadzał Cię po minecraftowym świecie, a właściwie nawet nie tyle oprowadzał, co pomagał Ci przeżyć w minecraftowym świecie. I zaczynamy kolejny odcinek. Skończyliśmy teraz na naszej zagrodzie i z naszym mini polem i będziemy działać dalej. Chciałbym znaleźć bardzo kury, jeśli będzie taka możliwość. I być może dokopać się do żelaza, żebyśmy skończyli naszą zbroję, bo póki co mamy tylko napierśnik, czyli taki armor główny. Jeszcze nam brakuje parę części. No i być może jeszcze kilka innych mniejszych rzeczy. Zobaczymy, to się okaże, jak znajdziemy już to, co chcemy, czyli albo kury, albo więcej żelaza. Najpierw pójdziemy w tym kierunku. Ale przy okazji zbiorę sobie tutaj ten węgiel. Bo węgiel się bardzo przydaje do wszystkiego. I do jedzenia. I do przetapiania różnych rzeczy. Po prostu obowiązkowa rzecz. Obowiązkowa rzecz. Dobra, co chciałem zrobić? Chciałem wejść do góry. Znalazłem węgiel po drodze. Ale chciałem wejść do góry. Żeby zobaczyć, co tam mamy w okolicy. Bo też planuję niedługo troszkę pozwiedzać, żebyśmy sprawdzili co jest w okolicy. Tu już sobie zrobię przy okazji schody na szczyt, będę miał łatwe wejście. Ok, i będziemy mogli teraz łatwo dostać się na ten szczyt nad naszą prowizoryczną jaskinią i zobaczyć, co tutaj mamy. Mamy naszą wioskę, którą znaleźliśmy już w pierwszym odcinku bardzo szybko. Mamy dużą pustynię, na którą też będziemy chcieli się wybrać, bo być może będą tam jakieś świątynie albo zamieszkałe wioski. Tu widzę, że są jakieś jaskinie, które będzie można zwiedzić. Może coś ciekawego tam znajdziemy. No a tu mamy całe pasmo górskie. A po drugiej stronie pasma górskiego, zaraz zobaczymy, chyba jest otwarta woda, albo być może to była rzeka tylko. O, mamy kolejną krówkę. Tak, to była rzeka. To była rzeka, która się ciągnie nam dalej. I mamy jeszcze trochę gór, ale dużo krówek, ok. Też się przydadzą. Dobra, więc ciekawa okolica i powiem szczerze, o, mamy nawet lamę. Powiem szczerze, nie wiem, czy tu nie zostać dłuższą chwilę. Zastanawiam się nad tym naprawdę poważnie, czy nie zostać tutaj troszkę dłuższej chwili. Może zbiorę sobie troszkę piasku przy okazji. Przyda się na szyby, na szkło do domku, bo niebawem na pewno będziemy budować domek. Trzeba będzie się wynieść z naszej obskurnej jaskini, więc trochę tego szkła się przyda. Dobra. Ok, myślę, że tyle na początek spokojnie nam wystarczy. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, czy jeszcze coś ciekawego z góry zobaczymy. Zaraz sobie chyba też zetnę jeszcze tutaj dodatkowo drzewo. Tu bardzo przydatna podpowiedź dla wszystkich, którzy grają od niedawna. Trzymając przycisk Shift na wersji Windowsowej, nie możemy spaść z urwiska. Nie możemy spaść z urwiska, skradamy się i po prostu zostajemy w bezpiecznej pozycji. Także gdy podchodzimy do krawędzi, warto z tego skrótu klawiszowego korzystać, żeby nic się nie stało, bo upadek z takiego urwiska grozi śmiercią po prostu, więc wciskamy Shift i jesteśmy bezpieczni. To się też przydaje do budowania, gdy chcemy zbudować jakiś most i nową cegiełkę, ale ładny widok. Ładny widok mamy, dobra, ale żeby Cię nie zanudzić, zbieramy teraz sobie trochę drzewa. Oj, ale chyba musimy uciekać już powoli, zaraz do naszej jaskini, bo się ściemnia powoli. Dobra, mamy. Tak, słoneczko powoli zachodzi, więc wolałbym już zejść, żeby nic nas tutaj nie zaskoczyło. Tyle drewna musi nam wystarczyć i będziemy powoli sobie schodzić tutaj. Oj, trochę za szybko, mała szkoda, ale przeżyjemy spokojnie. Oj, nie w tą stronę idę, tam jest przecież nasza jaskinia. Idziemy się schować, zwierzątka póki co zostawimy, zboże też jeszcze zostawimy, zbierzemy je po nocce już. No i chowamy się. Zdążyliśmy w sam raz.
Zobaczę, tylko przypomnę sobie, co tutaj się działo, bo mamy troszkę bałaganu z rzeczami. Trzeba zrobić porządek. Trochę tego na razie zostawimy. O, rudę złota możemy dać do przepalenia. Piasek na szkło też możemy zaraz dać do przepalenia. Mamy więcej wełny, więcej nasion. Nasion mamy bardzo dużo, ziemniaki też będzie co trzeba zaraz posiać. Nasiona arbuza, także możemy zrobić fajną farmę naprawdę. To wszystko zostawimy. Skórzany hełm póki co widzę, że znaleźliśmy, to sobie go założymy, póki nie mamy co zrobić. No i tyle. Deski. Już patrzę, co nam może się przydać. To też zostawimy. Granit, ziemia, póki co to niech sobie wszystko leży. Bruk zaraz też będzie dużo więcej w podziemiach. Ok. Troszkę węgla bym sobie wziął, żeby w razie co mieć na pochodnie, bo zejdziemy na chwilę pod ziemię, szukać tego żelaza troszeczkę. Zejdziemy tym razem troszkę wyżej, że tak powiem. Nie będziemy schodzić tak głęboko, żeby po prostu mieć większe szanse na znalezienie żelaza. Ostatnio schodziliśmy bardzo nisko. Czekaj, jeszcze nie mam. Mam tylko 1 kilo. Mamy żelazo. Mieliśmy chyba jeszcze troszkę żelaza. Tak, akurat ostatnie 3 sztuki. Więc zrobimy sobie kilof jeszcze jeden. Żelazny. Dobra. I będziemy schodzić pod ziemię. Nie na długo. Ostatnio schodziliśmy troszkę za głęboko. I dlatego też tam już znaleźliśmy złoto, inne surowce. No a ciężko było nam z żelazem. Więc nie wiem, czy tutaj nie pokopiemy, czy to nie jest dobra głębokość 47, żelazo już jest poniżej 62, a poniżej 32 są inne minerały, więc mniej więcej po środku może być tutaj dobre miejsce do szukania. O, proszę, i fajnie wykrakałem, aczkolwiek o, też jest niebezpiecznie, żwir gdzieś tu na głowę chciał spaść, trzeba uważać, ale mamy trochę żelaza i mieliśmy je pod nosem od samego początku. Znowu żwir. Kiedyś mnie taka góra żwiru przysypała, gdy zaczynałem i nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Teraz pytanie, co my tam znajdziemy. Czy coś ciekawego u góry? Może tam wejdziemy, ale czekajcie. Troszkę bezpieczniej, żeby było, żeby nas naprawdę nic nie przysypało. Sobie zrobimy szersze wejście. Ups. Dobra. I pójdziemy w tą stronę. Tam cały czas jest ten żwir. Dobra, no to zmieniamy kierunek. Może tak zrobimy. I potrzebujemy oczywiście pochodni cały czas, żeby dobrze oświetlać drogę. Tak, stawialiśmy je po prawej stronie i tak będziemy dalej stawiać, żeby później łatwo trafić do domu. Z powrotem do naszej jaskini. Oj, to jest ziemia. Więc nie wiem, czy nie przebijam się na drugą stronę góry, ale zobaczymy, to może być ciekawe. Nie, dobra, mamy dalej kamienie. Przebijemy się, no przydałoby się jeszcze troszkę tego żelaza, bo ile zebraliśmy? 3 tylko, no to za mało zdecydowanie. Potrzebujemy i na broń, i na zbroję, narzędzia i inne jeszcze rzeczy, więc trzeba szukać. Jest, mamy coś tutaj, ok, fajnie. Więc być może nie będę musiał Cię zbyt długo tutaj w jaskini trzymać i zaraz będziemy mogli wyskoczyć, oby było tego tutaj troszkę. Dobra, póki co to wszystko, szukamy dalej. Jest węgiel też. Też weźmiemy węgla. Węgiel zawsze się przyda. No dobra, ale naprawdę jeszcze troszeczkę żelaza by się przydało. 11 to nie jest źle, ale jeszcze troszkę by się przydało. Zdobywamy też doświadczenie. Ten dźwięk, który słyszysz, to właśnie doświadczenie.
i dzięki temu mamy wyższy poziom, co się później przyda do różnych działań, ale to będę opowiadał w swoim czasie. O, czyżby znowu żelazo? Coś tutaj mamy. Dobra, ok, czyli jest znowu coś. Dobra, czyli tyle żelaza nam wystarczy, myślę. O, właśnie, zobaczcie. Prawie mnie to przygniotło. Aczkolwiek akurat tutaj z takiego niewielkiego łatwo bym wyszedł. Wydostał się. Dobra, ale no tyle żelaza nam na pewno starczy. Nie będę cię już musiał tutaj dłużej trzymać w jaskini znowu. I pójdziemy może troszkę pozwiedzać. Może trochę pozwiedzać. Dobra. Idziemy, wyposażymy się w lepszą broń. Będziemy mogli działać na powierzchni. Dobra. Nasze długie schody do jaskini. Myślę, że w kolejnym odcinku, że jeszcze nie w tym, ale w kolejnym odcinku zaczniemy już budować sobie właśnie nasz domek. Będzie trzeba zdobyć troszkę surowców. I powinno być dobrze. Złoto się już nam przepaliło. Złoto nam się przepaliło. Zrobimy sobie blok węgla. Nawet 2 albo 3. Czemu nie? Tam jeszcze zapasy węgla mamy. Weźmiemy sobie to i oczywiście całą rudę żelaza przepalimy. Zobaczymy, ile nam się przepali tego żelaza w czasie snu, bo położymy się spać i wyjdziemy na zewnątrz, żeby pokazać dalszą część i kolejne działania. Złoto też chcemy zostawić. Nie jest nam tutaj potrzebne. Zjemy sobie jeszcze przed snem. I idziemy spać. Idziemy spać, rozpoczniemy nowy dzień i kolejne działania. Po diamenty jeszcze chyba nie będę szedł, bo mówię, nie chcę cię trzymać w tej piwnicy cały czas naszej, prowizorycznej, pod ziemią i kopać, ale przydałoby się nam jeszcze coś ciekawego tutaj znaleźć. Więc idziemy. Bardzo chciałbym trafić jakieś kury. Oj, tam mamy niedobrze. Gdzie on jest? Jest tutaj. Trzeba uważać. Oj, chyba musimy uciekać. Zobaczymy, czy będziemy w stanie, czy zginiemy. Całe szczęście, jesteśmy blisko. Jesteśmy najedzeni. Dobra, tu nas nie dostanie, ale jaja. Został tutaj, więc mamy duży problem, ale dobra, najemy się. Nie mamy zbroi, więc może zaraz zrobimy zbroję, żeby wyjść. Tego się nie spodziewałem. Jak to żelazo? Trochę mamy, dobra. To robimy. Hełm na początek zrobimy, ok. Mamy hełm. I to tyle, co nam wystarczyło. O, chociaż hełm akurat mogłem zrobić na końcu, bo mamy ten skórzany. Słaby, bo słaby, ale był. Dobra. Są buty. Mamy dalszą część. Miecz mamy żelazny póki co. Jak z tym naszym życiem? Dobra, trzeba się najeść. Dobra, jeszcze trochę czasu potrzebujemy. Mamy nasionka, chciałbym zwabić kury właśnie do nas. Nie wiem, gdzie je zamknę. Trzeba by było coś tam dla nich wykopać. Niestety cały czas on się tu kręci. Cały czas się tu kręci i to bardzo niedobrze. No nic, będzie trzeba albo walczyć i być może zginąć, się okaże. Albo niestety zostać pod ziemią, czego nie planowałem w tym odcinku ewidentnie. Jest i mamy ostatnią część. Zbroi. Ok. Jesteśmy najedzeni. No nic, może możemy spróbować się poruszać. Może pójdziemy w innym kierunku. Ok. Dobra, spróbujemy. Tam gdzieś uciekł daleko. Dobra. To spróbujemy pójść w innym kierunku po prostu i poszukamy. Poszukamy ciekawych rzeczy. Tu też tak naprawdę nie przeszukaliśmy jeszcze tej wioski dobrze.
Nie przeszukaliśmy wioski dobrze. Mamy tutaj dynie. Czy to arbuzy? Arbuzy. Przydadzą nam się. Trochę zboża sobie zbierzemy i zrobimy masową produkcję chleba, tak żebyśmy mieli zapas na dłuższą chwilę. I zwiedzimy sobie troszkę wioskę po prostu. Zamiast eksplorować gdzieś dalej. Ups, to jeszcze nie urosło. Nie było gotowe do zebrania. Dobra, słuchajcie, to zwiedzimy sobie wioskę. Może tak, może w następstwie. Tu już jest trzeci odcinek, jesteśmy tu bardzo blisko cały czas. A jeszcze nie zwiedziliśmy porządnie tej wioski. Okej, pajęczynki możemy sobie poniszczyć. Tylko czym? Wolno to wszystko idzie. Mieczem idą najszybciej. Dobra, i teraz tak jak widzisz, łapiemy linki, więc linki też się nam przydadzą. Piec hutniczy mamy, super. Co tutaj jeszcze jest w tej wiosce? Ona jest trochę taka mieszana. Na pustyni. Tu mamy tą skrzynkę, tu chyba trafiliśmy na samym początku. Tak. O, to przy okazji sobie zostawimy to, czego nie chcemy. To jest kolejna linka, dobra. Co jeszcze w tej wiosce możemy znaleźć? O, tam jest konik, fajnie. Zobaczymy, tu mamy jakieś źródło wody rozwalone, jest zrobiona jakaś prowizoryczna stajnia, tylko właśnie bez koniów. Bez koni, koniów, przepraszam. Dobra, i tu mamy dużo, dużo książek, jak widać. Dużo książek. Dobra, czekajcie. Czy weźmiemy te książki. Sobie przydadzą się na później. Zawsze będą wypadać książki. Czy można jakoś wziąć regał cały? Nie, książki. Dobra, czyli zbieramy książki. Być może można regał zabrać jakoś cały, nie wiem jak, ale wystarczą nam 24 książki, dużo. Ok, superancko. Tu już tak naprawdę byliśmy. To też nam się przyda, kompostownik. Tam będzie można zmienić trochę zboża, trochę jakiś tam owoców, trochę rzeczy, których nie używamy, w nawóz i dzięki temu nawozowi będzie można, będzie szybciej nam, będą nam szybciej rosły te rzeczy, które chcemy. Jak dostać się do tego domku? Gdzie tu było wejście? To ten domek, ok, czyli w nim już byliśmy. Tu nie byliśmy, widzę, że jest nawet piętro, więc sobie zwiedzimy. Tu mamy, proszę, zombiaka. I co my tutaj mamy? Kolejne łóżko. Nie potrzebujemy. Tutaj też mamy. Oj, nawet dostaliśmy lekko. Ok. Po zombiaku weźmiemy sobie linkę. A to nie jest piętro. Nie wejdziemy na piętro. I co jeszcze? Czy coś jeszcze tu wartościowego w tej wiosce? Chyba nic nie znajdziemy więcej. Więc trzeba będzie iść dalej. Mamy schodki. Niby stolik prowizoryczny. Kolejne łóżko. Są konie. O, tu są jeszcze domy na dole. Też je zwiedzimy. Już będziemy mieli ten etap za sobą. Tu widziałem jakąś skrzynkę. Może będzie coś fajnego. O, proszę, szmaragd. No to naprawdę trafiło nam się. Na początek. Niesamowicie. Nasionka też sobie weźmiemy. Dobra. No to super. To akurat super znalezisko. Drogocenne kamienie. Kolejne łóżko. I mamy konika. Konika zaraz. Zobaczymy. Cześć, koniku. Spadliśmy oczywiście.
Są serduszka. Są serduszka, czyli nie wiem, co to oznacza. Nie mamy siodła, więc koń jest chyba oswojony, lubi nas, ale nie mamy siodła, więc nie możemy nim kierować. Trzeba będzie znaleźć siodło. Dobra, mamy tutaj krowy. Trzeba je chyba wziąć ze sobą. Przyda nam się więcej krów, na pewno. Skóra jest cenna, mięso też. Wioskę zwiedziliśmy, więc dzisiaj zwiedziliśmy tą naszą wioskę bardzo dokładnie. I działamy dalej, działamy dalej. Zaraz jeszcze tutaj, ok, wchodzimy. Mam nadzieję, że się dostaniemy. Mała ta nasza zagroda, ale ok. Czekajcie, teraz szybko wyjdziemy. A, jedna krowa wyszła. Ok, ale to w sumie nawet mamy i tak za małą tą zagrodę, więc będzie skóra, będzie mięso. I zastanawiam się, co my możemy zrobić. Teraz tak. Wodę wypuścimy i pokażę ci jeszcze a propos krowy. Zobacz, prawym przyciskiem myszy kliknąłem na krowę i mamy mleko w wiadrze. Mleko, które przyda się do robienia wypieków różnego rodzaju, ale póki co chcemy mieć ze sobą na wszelki wypadek wodę. Wypiłem mleko, nie wiem, czy coś mi to daje. Ok, jest nasze źródełko odnawialne. Idziemy jeszcze w tamtą stronę, może znajdziemy kury, chociaż tu był gdzieś ten patyczak. I tam już chyba zbliża się noc powoli. Tu jeszcze więcej siana. Nawet na skraju pustyni. Tam jest niestety, a tam jest świątynia, zobaczcie. Będziemy ją zwiedzać na pewno. Teraz już uciekamy, bo zbliża się noc, ale będziemy chcieli tą świątynię zdecydowanie zwiedzić. Zdecydowanie. Zobaczyć, czy jest tam coś ciekawego, coś cennego. Być może jeszcze w tym odcinku zobaczymy. Bo skoro już zwiedzaliśmy wioskę i byliśmy trochę pod ziemią, mamy odcinek, gdzie sporo zwiedzamy, to może tak by można było zrobić. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Zobacz, mamy jajko, mielibyśmy mleko, mamy dynię i czy mieliśmy gdzieś kawałek trzciny cukrowej? Nie ma tutaj trzciny cukrowej. Bo można by było zrobić cukier i upiec ciasto. Taki jeden z elementów właśnie. Gdzie są potrzebne te jajka? Gdzie jest mleko? Chociaż mleko w cieście niepotrzebne. Jest dynia, jajko i cukier tylko. W placku dyniowym, przepraszam, a w cieście faktycznie potrzebne. Ale to już więcej składników nam jest potrzebne. Dobra, prześpijmy noc i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze tutaj coś pożytecznego w tym odcinku zrobić. Myślę, że fajnie by było pozwiedzać. Naprawdę fajnie by było pozwiedzać więcej, żebyśmy ten odcinek tak właśnie zamknęli zwiedzaniem fajnie. Tu gdzieś też pamiętam, o, mamy szkieletora, dobra, spróbujemy go dopaść. Jest, mamy kości, będzie można zrobić nawóz. Jest pająk tam jeszcze. Ale tutaj się narobiło zwierzątek, kotów, tu była wcześniej kura. O proszę, jakie mamy zejście. Była kura, widać nawet jajka. Jest też zombie. Ale poradziliśmy sobie. O proszę. Są kury. I więcej zombie. Spróbujemy zadać im ostateczny cios. Tak jest. I są kury. Ciekawe, czy stąd jakoś wyjdziemy w ten sposób? Nie. To słuchajcie, zwabimy sobie te kury. Zwabimy sobie te kury. Kury idą na... Za ziarnami, tak jak widzisz. Owce i krowy podążały za mną, gdy miałem siano w ręce, a kury, gdy mam ziarna. I to też nam się bardzo przyda, bo będziemy mieli źródło... Ojojoj, tutaj się coś dzieje. Będziemy mieli źródło... Jest tam niestety.
nasz przeciwnik tutaj, który daje nam w kość porządnie. Schowałem się. Co on tutaj robi? Będę musiał go w końcu zabić. Okej, widzę, że też głodny jestem porządnie. Dobrze, że tego chleba mamy pod dostatkiem. Nawet zrobimy sobie przy okazji go trochę więcej. Okej. Parę bochenków chleba. Dobra, będzie zestaw. I teraz tak, te kury trzeba szybko wrócić po nie. To sobie wszystko zostawimy. Jajko kolejne. Okej, co tutaj robiliśmy? Jest żelazo. To jest upieczone, tak. To jest upieczone, to tu sobie upieczemy. Dobra, i te kury. Gdzie jesteście, kuraki? Są, nawet jest kolejne jajko. I gdzie myśmy byśmy mogli im zrobić zagrodę? Nie wiem, czy ich nie zamkniemy tutaj u nas po prostu. W jaskini. Dacie radę wejść? Chodźcie, kurczaki, no, przez te drzwi przechodzicie. Jeden po drugim, nie na raz. Dobra. Idziecie czy nie? Trochę ja odciągnę. Weźmiemy to jajko. Teraz zrobimy w ten sposób. Szybko wbiegniemy. Wtedy jedna powinna wbiec. I druga zaraz za nią. Wchodź, wchodź, wchodź. Ok, mamy kury. To zrobimy sobie tutaj dodatkowe pomieszczenie. Żeby kury nam się nie rozpełzły. Nie łopataki, love. I zamkniemy je póki co w takiej małej klitce. Czekajcie, taka 3x3 myślę wystarczy. O, tu znowu węgiel mamy pod nosem. Więc super, zaraz to wykopiemy. Gdzie są nasze kury? Są tutaj, dobra. Weźmiemy sobie drzwi. Miałem gdzieś drzwi jeszcze chyba. Tak, są drzwi. Dobra, chodźcie kury. Idziemy. Idziemy za mną. Chowamy się tutaj póki co w klitce. Później ją powiększymy. Weźmiemy sobie drzwi. No chodź tu, chodź tu. Gdzie tam, chodź. Ok. Postawimy sobie drzwi i kury tu zostawimy. I zobacz, im też dajemy ziarno jednej kurze, ziarno drugiej kurze. I one się tam spikną i zaraz będzie małe kurczątko. O, nie wiem, czy widziałeś. Było tam małe kurczątko. Puścimy nasiona, to może wróci sobie. I będzie kolejna kura. I będzie więcej materiałów. Dobra, niewiele czasu nam w tym odcinku zostało. Więc może sobie zbierzemy po prostu... Zbierzemy sobie drewno i zaczniemy budować dom, tak żebyśmy mieli drewno na przyszły odcinek. Mam nadzieję, że ten przeciwnik nas tutaj nie zaskoczy. Dobra. Na początek zrobimy sobie bardzo prosty dom. Troszkę mieszanina kamienia i drewna. Jakaś prosta drewniana podłoga. Nic skomplikowanego naprawdę. Abecadło, ale tak, żeby wyjść z tej naszej już jaskini. Jaskinię zostawimy jako kopalnię. Będziemy schodzić tam po surowce. Ale my zadziałamy w ten sposób. Tam chyba na drzewie siedział pająk, o ile dobrze widziałem. Trzeba będzie się też nim zająć, prędzej czy później. Dobra, mamy sadzonkę, więc jest ok. Gdzieś jeszcze powinno być drewno właśnie, bo tak mało tego było. Dobra. Zasadzimy to drzewo od razu. To z powrotem w to samo miejsce. Popatrzymy, gdzie jeszcze coś możemy ściąć. To już będziemy kończyć powoli ten odcinek, bo prawie pół godziny minęło. Wiem, że niewiele zrobiłem. Przeszkodził nam tutaj
troszkę ten czarny patyczak wielki. O, mamy dzwon, ale czad. Oje, narobiłem hałasu. Mamy dzwon, przyda się. Dobra. Bierzemy jeszcze więcej drewna, żeby już w przyszłym odcinku zacząć budować dom od razu. Dobra, tu jest jeszcze drewno. Zobaczymy, czy też uda się nam jakąś sadzonkę złapać. Udało się, odsadzimy je z powrotem. Gdzie to drzewo stało, powiedzcie? Nie widzę, no dobra, to gdzieś tutaj posadzimy. I jeszcze jedno weźmiemy. Będzie ładny domek. Mały na początek na pewno. Nic wielkiego. Ale tak, będziemy mogli już wynieść się na powierzchnię. Ok, mamy też nasionko. O, tam zombie kolejne. Posadzimy drzewo, niech rośnie. Zajmiemy się zombiakiem, który utknął. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest, dobra. Mamy doświadczenie. Trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść właśnie na jakąś minę. Na uwięzionego zombiaka, bez przygotowania, bez broni. No bo można się zdziwić. Dobra. I to drzewo też sobie posadzimy z powrotem. Mógłbym je w sumie sadzić bliżej, ale póki co wracają na swoje miejsca. O, tu mamy jeszcze patyczki. Więc dobrze. Musimy też, o, mamy kolejne nasionko. Zasadzimy jedno drzewo troszkę bliżej już. No i niedługo będziemy się tu urządzać. Urządzimy się tu. Co prawda tak miejsce wypadowe średnio mi się podoba. Dużo przeszkód. Ale może chwilę dłuższą tu zabawimy. I dopiero później będziemy rozglądać się nad nowym miejscem. Zbudujemy, tak jak powiedziałem, na razie sobie prowizoryczny dom. Całkiem prowizoryczny. Więc nie będzie nam go szkoda. Dobra, zbliża się noc. Co jeszcze możemy zrobić przed końcem odcinka? Nakarmimy sobie zwierzątka szybko. Gdzie było to zboże? Tu mamy zboże. Cały czas chyba mamy jedną owcę i to niedobrze. Ale okej, no cóż. Będziemy szukać sobie później. Mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą. I powinny się pojawić dwa maluchy w takim razie. No i niedługo będzie więcej skóry i więcej jedzenia, więcej mięsa. Zbierzemy sobie jeszcze też to, co urosło. I zasadzimy kolejne przed nocką. I nocką zakończymy ten odcinek. Pójdziemy sobie spać. Drzwi można schować, włożyć już. Sadzimy od razu kolejne. Tak, żeby niczego nie zabrakło. Już się poważnie ściemnia. Więc szybko ostatnie nasionka. I lecimy do naszego schronienia. Dobra, i tak będziemy kończyć ten odcinek. Wiem, niewiele się tutaj działo. Przede wszystkim kopaliśmy, zwiedzaliśmy, uciekaliśmy. Zwiedziliśmy też wioskę. Ale mam nadzieję, że mimo to podobało Ci się. Zobaczyłeś, co można robić w trakcie. No i tak skończymy ten odcinek sobie. Znowu w naszej jaskini. Dziękuję Ci za ten odcinek. Tak jak widzisz, mamy już tutaj porządną zbroję. W sali jesteśmy wyposażeni. Jesteśmy przygotowani na niebezpieczeństwa, przynajmniej te podstawowe. No i możemy działać. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.